Multimedia OFF. Program wspierania polskiego kina niezależnego. Realizowany przez Multimedia Polska. Tworzymy programy telewizyjne. Organizujemy festiwale i przeglądy filmowe. Wspieramy twórców i ich produkcje. Multimedia OFF. Program wspierania polskiego kina niezależnego. Realizowany przez Multimedia Polska. Witam, program Kręci się. Dziś zapraszamy na relację z Rzeszowa, gdzie odbył się 8. Multimedia Happy End Festiwal Filmów Optymistycznych. Umęczony kiepskimi filmami, który zjeździł całą Polskę w poszukiwaniu filmów dobrych i takich gorących, to znaczy ciepłych i takich fajnych, który dotarł w końcu do tego pięknego miasta, jakim jest Sanok, Rzeszów. Gratuluję trafnego wyboru. Dobrze trafiliście. Festiwal rozpoczął się od otwartych warsztatów filmowych, gdzie młodzież pod okiem doświadczonych specjalistów przez 3 dni realizowała swój pierwszy film. Po wszystkim. Nie chciałam popełniać błędu rodziców. Nikomu o tym nie powiedziałam. W konkursie wzięło udział 27 filmów, które walczyły o statuetki Złotych Ryb. O tym, który film zwycięża w poszczególnej kategorii, decyduje publiczność. I tak, najlepszym filmem fabularnym okazał się film Macieja Prykowskiego pod tytułem Zgorszenie publiczne. Halinko? Natomiast najlepszym filmem studenckim został film Marcina Maziarzewskiego pod tytułem Brzydkie słowa. Kto lubi piosenki o królewnie i królewiczu? Ja! A chcecie posłuchać, jak to z nimi było? No, to słuchajcie uważnie, bo to jest bardzo ciekawa historia. Kasia, tu Piotr. Nie wyłączaj tej płyty. Musisz coś o mnie wiedzieć. Choruję na zespół Tourette'a. Mówię i robię rzeczy, których nie chcę. Teraz ich nie słyszysz, bo je wyciąłem. Chciałem, żebyś usłyszała, jaki jestem w środku.
pod tymi przekleństwami, które widziałaś, głupimi minami. No, chyba pomyliłam płyty. Przepraszam. Najlepszym filmem niezależnym okazał się Celulit Ireksa Janiona. No, to słyszałem, chłopaki, że coś tam z artyzmu robicie. No, coś tam robimy, nie? A co się taki odmiany, co? No. Widzę, że tutaj... Rakiety. Kołnierzyk, wyprasowany. Ta roboty szukam. No skaleczyć się można. Roboty szukam. I robię postępy. I tak przyszedłem właśnie do was zobaczyć, co u was słychać. Bo może wy mi pomożecie, a ja pomogę wam. Mogę zrobić festyn. Festyn? Festyn. No jest przecież za tydzień festyn. No właśnie. I wy na nim moglibyście zagrać. O się, no kurwa. No i mam sprzęt dla was, przyszedłem. Holenderski, prosto z Reichu, moja matka przywiozła, tylko delikatnie, ostrożnie. Team Celluloid powstał wraz z Karolem Gotkiem, Arkiem Bożątkiem i Rafałem Paśko. Jest to historia chłopaków ze wsi, którzy zakładają zespół Disco Polo. Los im przysyła jeszcze jednego chłopaka, który im pomaga zagrać na festynie. Niestety akcja się komplikuje i wychodzą z tego różne śmieszne rzeczy. Zobaczyłem cię na dysce, moja Heni, byłaś na bani. Rozłożyłem siedzenia w nysce i ukradkiem rozpiąłem stani. Natomiast film Tomasza Wolskiego pod tytułem Szczęściarze zwyciężył w kategorii Najlepszy dokument. Ale jestem grzeczna, śpię tam, w ogóle nic nie... A, najedzona. Rozgląda się, nie śpi? Nie śpi, nie śpi. Czy ona PESEL dostaje? Oczywiście, od za razu, miesiąc. Tak? A za miesiąc, dobrze. A z NIP, a NIP? NIP jak będzie pracować. Natomiast najlepszym studenckim dokumentem okazał się film Marcina Sautera pod tytułem Na północ od Kalabrii. Wymian, zaraz, bo miałem Kalabrę, czy dzień. Ankara bisciante, pindi mi ora primo i... Oui, mais en Calabrie, ils font pareil aussi, qu'ils laissent 3 heures, ils laissent le corps dans la maison, qu'après... C'est ça, oui. Eh bien là, pareil. C'est pas une Calabrese, non? Non, c'est une Polonaise, c'est une Polonaise, on a pour là. Najlepszym filmem niezależnym dokumentalnym okazał się film Murp Grzegorza Lipca. To było dawno, dawno temu na bardzo dzikim wschodzie. Był rok pański 2009, początek kwietnia. Sarnowa Góra słynęła ze spokoju i najlepszych koni w okolicy. Szeryf nie miał tu nic do roboty. Do czasu. Do czasu przybycia bandy... Bandu. Hej. Tak siebie nazwali i tak ich zapamiętano. Rok w rok. Hej. To nie byli zwykli kowboje. Przewodziła im kobieta, na którą mówiono Madame. Inni znali ją jako Kisia. Dzisiaj 19 kwietnia 2009. Nazywam się Katarzyna Nosowska. Jestem piosenkarką, wokalistką w zespole Hej. Nagrywamy... O, Lida. Ale Lida sexy wygląda. A to Bob. No... Na wyjeździe poznałam kilku przyjaciół. Dokumenty cieszyły się w tym roku na festiwalu wielkim zainteresowaniem, dlatego przyznano jeszcze dwa wyróżnienia dla właśnie filmów dokumentalnych. To jest dla filmu Królik po berlińsku Bartka Konopki i Do dna Macieja Głowińskiego. Mniej więcej pół roku od czasu, kiedy kończyłem terapię, poczułem sobie jakby nowe życie. Śnił mi się wtedy krzyż. Ktoś powiedział, że krzyż jest symbolem wstąpienia ducha do ciała. Bóg oddał ci duszę, alkoholiku. I tak doszliśmy do nagrody głównej, czyli do Grand Prix Festiwalu, a otrzymał ją film Prosta historia o miłości Arka Jakubika. Nie mamy tych nagród wiele za ten film, to jest zaledwie druga, więc miejsce dla niej znajdzie godne. Na swoim kominku prawdopodobnie. Film nosi tytuł Prosta historia o miłości. No i o czym jest ten film, musi sobie każdy widz sam opowiedzieć. Jest to po prostu film o miłości. Myślę, że nie taki prosty, jak wskazywałby na to tytuł. Przepraszam bardzo, ja wiem, że to wygląda tak... Właśnie, dokładnie tak to wygląda. A, wiem. Korty Legii, wakacje 2003. Ty grałeś z moją siostrą w tenisa.
Tak. No, okazało się, że to jest doskonała komedia. Nie wiedziałem o tym. Wylezę, młody. Lufeczka. A ty co tutaj robisz? Zaczynamy. Tradycją festiwalu Happy End jest przyznawanie nagród honorowych dla osób, firm i instytucji, które wspierają polskie kino niezależne. W tym roku przyznano dwie nagrody honorowe. Pierwszą otrzymał Cezary Pazura. I kiedyś powiedziałem Piotrowi Matwiejczykowi, po pierwszym naszym spotkaniu, bo zagrałem u niego epizod w filmie w Emilia, powiedziałem mu, że jest zdolny, że ma bardzo specyficzne poczucie humoru, które mi się podoba. I powiedziałem, że jak wygra festiwal w Gdyni, to dam mu pieniądze na film. Znaczy załatwię, znaczy dam. No i wspólnie zrobiliśmy, moja firma wyprodukowała, pomogła Piotrowi wyprodukować film Wstyd, którym to filmem wygraliśmy taki festiwal we Wrocławiu, Era Nowe Horyzonty. Ale widać, ja nie jestem odosobniony w takich zabawach filmowych, dlatego że widzę tutaj i Mirka Bakę, i Dorotkę, czyli Dorocińskiego. I teraz widziałem, no świetny ten, Metzwaldowski, strasznie śmieszny. I także widzę, że wszyscy lubimy się bawić w kino, a Piotr jest osobą, która tym zaraża, bo on ma wielką pasję, a pasja w tych czasach, pasja w ogóle, co ja rozumiem poprzez słowo pasja. Pasja to jest coś, co nie jest jeszcze skażone kasą, co jeszcze nie jest takie, znaczy ja to też mam. Drugą nagrodę otrzymała Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Nagrodę odebrał Wojciech Marczewski, współzałożyciel szkoły. Dziękuję bardzo za tę nagrodę. Nieskromnie powiem, że gratuluję celnych wyborów i nagród. Media Happy End Festival. We got you. No, dzięki. Optymistycznych, to jest bardzo dobre i fajnie, że mamy tyle w sobie optymizmu. Tak wygląda Festiwal Filmów Optymistycznych w Rzeszowie. Blok Filmów Optymistycznych niebawem wyrusza w Polskę w ramach programu Multimedia Off, więc jeżeli będziecie mieć szczęście i zawitamy w Waszym mieście, będziecie mieli szansę obejrzeć te filmy.